Dzień dobry, Marcin Kałuski, witam Państwa w programie Spięcia. Moim dzisiejszym gościem jest Joanna Bojczuk, bielszczanka, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Witam Pani Marszałek w naszym studiu. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Od wielu, wielu lat jest Pani pierwszą osobą z naszego regionu w składzie Zarządu Województwa Śląskiego. To chyba taka dodatkowa odpowiedzialność i mobilizacja, jak mniemam. Tak, to jest naprawdę potężne wyzwanie. Trochę mnie to cieszy, ale dużo bardziej stresuje, ponieważ nie chcę nikogo zawieść i chcę, aby ten nasz region był naprawdę doceniany na arenie zarówno śląskiej, jak i w całej Polsce. No to możemy tylko życzyć powodzenia naszej reprezentantce, ale proszę powiedzieć, z czego to wynika, że tak długo byliśmy na marginesie, jeżeli chodzi o wpływ na Zarząd Województwa Śląskiego? Nie ukrywajmy, jest to sytuacja polityczna i to politycznie jest dobierany każdy członek zarządu. W związku z tym teraz akurat udało się wywalczyć, ponieważ walka trwała do ostatniego momentu, to stanowisko dla osoby z Podbeskidzia. Czy Bielsku-Białej i całemu regionowi pomoże obecność Pani w Zarządzie Województwa? Myślę, że tak, ponieważ to tutaj dzieją się najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o wsparcie wydarzeń i o wsparcie społeczności lokalnej. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważne. A czy już dzisiaj możemy mówić o jakichś konkretach, jakichś korzyściach dla naszego regionu? Czy o pieniądzach po prostu? Myślę, że możemy mówić o korzyściach, ponieważ Bielsko-Biała jest bardzo aktywnym miastem, bardzo dużo się dzieje, w związku z tym województwo chętnie wspiera zarówno wydarzenia kulturalne, jak i sportowe i dzięki temu bardzo dużo się mówi o naszym mieście i myślę, że jest to bardzo pozytywnie nie tylko finansowo, ale i wizerunkowo. Ale czy możemy już wyliczyć jakieś takie inwestycje, które nas czekają w najbliższych latach, czy ewentualnie jakieś dotacje? Myślę, że na podliczenia przyjdzie jeszcze czas, ponieważ rok budżetowy trwa. Mamy już przymiarki do nowego budżetu i wszystko w rękach teraz rządu i parlamentu, który mam nadzieję na dniach uchwali ustawę o dochodach samorządów. W związku z tym my jako województwo będziemy mogli ten budżet uszyć na miarę potrzeb. Rozumiem. Czy może Pani dzisiaj obiecać tutaj w Bielsku-Białej, że jakimiś tematami takimi ważnymi dla naszego regionu będzie się Pani zajmować osobiście je nadzorować, pilotować? Jeżeli chodzi o mój zakres działań, to zajmuję się ochroną środowiska, więc tutaj zamierzam wesprzeć nasze miasto i w pozyskiwaniu dotacji, i żeby aktywnie brało udział we wszystkich programach, które są realizowane przez zarówno Województwo Śląskie, jak i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o kulturę, którą również mam przyjemność nadzorować, tutaj też aktywnie zamierzam włączyć Bielsko-Białą w te wszystkie działania. I ostatnim aspektem jest sport, w który Bielsko-Biała aktywnie wchodzi, uczestniczy. W związku z tym mam nadzieję, że wszystkie środki, które będą możliwe do przekazania, znajdą się w naszym regionie. Jakie znaczenie ma tutaj rola radnych wojewódzkich pochodzących z tego regionu? Jak Pani ocenia ich doświadczenie, kompetencje, przygotowanie? Jak się Wam współpracuje dzisiaj? Myślę, że współpracuje się bardzo dobrze i funkcja radnego pozwala na realizowanie wielu przedsięwzięć. Dlatego im bardziej aktywni będą nasi radni, tym prościej i tym efektywniej będziemy sięgać po środki. Wspominała Pani o zarządzaniu instytucjami kultury. Ma Pani już, jak widzę, całkiem niezłe porównanie. Więc jak te nasze wypadają na tle takich instytucji jak te z Katowic, Zabrze, Chorzowa? Województwo Śląskie jest organizatorem bądź też współorganizatorem dla 29 instytucji. W związku z tym ten przekrój jest bardzo, bardzo duży. Myślę, że bielskie instytucje charakteryzują się przede wszystkim ludźmi, którzy są sprawczy, którzy chcą działać, mają na to pomysł i myślę, że na pewno nie odstajemy, a przy okazji wyróżniamy się ciekawym programem. To może wymienimy te instytucje, nad którymi trzyma Pani pieczę, tak? W Bielsku-Białej i ewentualnie tak, w regionie. W Bielsku-Białej jest to Regionalny Ośrodek Kultury, a także Muzeum Historyczne Zamek. Przeważnie instytucje kultury narzekają na brak pieniędzy. Czy u nas też można o tym mówić i ewentualnie czy są jakieś perspektywy poprawy sytuacji finansowej?
Zarząd województwa oczywiście pracuje nad budżetem. Jako województwo śląskie przeznaczamy ponad 400 milionów złotych na kulturę dla całego województwa, więc jest to naprawdę bardzo duży udział w budżecie. Jeżeli chodzi o środki przeznaczane na kulturę, będziemy się starali głównie zapewnić podwyżki dla pracowników, ponieważ to jest obecnie priorytet. Jeżeli chodzi o inwestycje, to nasze instytucje są bardzo mocno rozwinięte pod tym kątem i naprawdę zostało już tylko niewielkie działania pozwalające na to, żeby były instytucje zabezpieczone pod względem inwestycyjnym. Rozumiem. Podzielę się swoją taką prywatną opinią, bo nie znam żadnej innej instytucji kultury, która mniej by się angażowała w takie codzienne życie miasta, byłaby otwarta na wszelkie przedsięwzięcia, niż Zamek Sułkowskich. Czy to się zmieni? Mam wątpliwości, skoro wraca poprzednia pani dyrektor. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wymaganiem organizatora jest tchnięcie nowego ducha w tą instytucję, ponieważ nie realizuje tych zadań, na których zarządowi najbardziej zależy. Mam nadzieję, że nowa pani dyrektor będzie miała jasno określone priorytety i aktywnie włączy się zarówno we wszystkie wydarzenia, jak i otworzy przede wszystkim działalność na zewnątrz. Tylko mówimy o nowej pani dyrektor, która przez wiele lat zarządzała, tak, zamkiem. No to chyba niezbyt gwarantuje zmiany, tak? Jestem dobrej myśli, ponieważ mam nadzieję, że pani dyrektor miała wystarczającą możliwość na przemyślenie nowego aspektu funkcjonowania muzeum, ponieważ ma również placówki zamiejscowe, różne filie, mówimy też o Starej Fabryce, o Fałatówce. Są to miejsca wartościowe, z którymi dużo fajnych rzeczy można zrobić, a przede wszystkim myślę, że powinniśmy zacząć od rozmów z mieszkańcami, z pracownikami, aby ta instytucja tętniła życiem i była otwarta zarówno na potrzeby, jak i po prostu była dla mieszkańców i turystów. Czyli pani dyrektor otrzymała jakąś listę takich wymagań czy wizji, tak, którą ma tutaj zarząd województwa? Ponieważ jesteśmy tylko organizatorem, a za działalność instytucji odpowiada dyrektor, to my możemy tylko sugerować. Natomiast otrzymała, myślę, jasne wskazówki, czego byśmy jako zarząd województwa oczekiwali od niej. Ja mówiłem o tym aspekcie takiego aktywnego udziału w życiu miasta, ale pani wspomniała też o tym, co też bardzo cenne, że jaką rolę na co dzień, tak, pełni zamek ze swoimi oddziałami, mianowicie to są też badania tak historyczne, tak. I cała ta kwestia muzealna. A tutaj chyba nikt nie słyszał, żeby kiedykolwiek miał jakieś obiekcje, tak, co do funkcjonowania. Tak, no, rolą instytucji jest nie tylko upowszechnianie dziedzictwa naszego kulturowego, ale również, tak jak pan redaktor powiedział, badania. Zespół muzeum jest naprawdę świetny. Są to pracownicy pełni pasji, którzy, myślę, powinni mieć możliwość rozwinięcia skrzydeł. Są to pracownicy bardzo doświadczeni, nieraz bardzo ukierunkowani na założone cel. W związku z tym myślę, że mamy tutaj duże możliwości i z tymi ludźmi jesteśmy w stanie zrobić naprawdę świetnie działającą instytucję. No, życzę powodzenia, a zamek jest taką wspaniałą wizytówką miasta. Jest na każdej widokówce, prawie na każdym zdjęciu. I te mury zamkowe też cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie młodzieży, odwiedzających spacerowiczów. Czy będą zamknięte, czy otwarte? Tak jak już powiedziałam, to decyzja dyrektora, natomiast uważam, że to było niefortunnym pomysłem zamknięcie tak ważnego, przede wszystkim dla tych młodych ludzi, miejsca. Czyli lepiej było nadzorować lepiej, tak? Po prostu porządek. Myślę, że tak. Powinniśmy rozmawiać nad tym, jak ulepszyć nadzór nad tym miejscem, jak przede wszystkim uczyć tą młodzież funkcjonowania tam, ponieważ myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Jeżeli ich dobrze ukierunkujemy, przypilnujemy i damy im szansę, myślę, że będą potrafili z niej skorzystać. Dobrze, zmieńmy temat na ochronę środowiska, to pani taki wieloletni konik, tak? I czy jest szansa, że cokolwiek się zmieni tak diametralnie w kwestii gospodarowania odpadami, czy też stanu powietrza w naszym województwie, które ma duży problem, tak, pod tym kątem? Tak, teraz jesteśmy na etapie przygotowywania programu ochrony środowiska na kolejne lata. Był to też czas podsumowań i zebrania różnych strategii, a także efektów działań, jakie dają te wszystkie nasze działania służące właśnie ochronie powietrza. Z programu wynika, że jest lepiej, że wszystkie pomysły, które
realizujemy, przyczyniają się do polepszenia stanu zarówno ochrony powietrza, jak i hałasu. Z gospodarką odpadami jest ten problem, że tutaj nie będzie gwałtownych efektów, ponieważ to lata pracy pozwalają na uzyskanie i poziomów odzysku i recyklingu, i prawidłową gospodarkę odpadami. Dlatego też nadal utrzymujemy selektywną zbiórkę odpadów. Nastawiamy się na programy edukacyjne, które mają pokazać mieszkańcom, że selektywna zbiórka się opłaca i że jest dla nas bardzo, bardzo ważna. Czy jako Bielszczanie powinniśmy żałować, że nie mamy spalarni odpadów? Jak pani widzi też to w kontekście całego województwa i innych regionów kraju? Myślę, że powinniśmy żałować tej decyzji, ponieważ tak jak uważałam, tak nadal uważam, że spalarnia odpadów jest bezpieczną instalacją i powinniśmy ją mieć w regionie. Teraz przy tworzeniu nowego planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego miasta konkurują o wpisanie na listę przedsięwzięć, które umożliwią wybudowanie tego typu instalacji. Jest to oczywiście proces trudny społecznie przede wszystkim, natomiast myślę, że warty do zaangażowania mieszkańców i do realizacji. A propos zaangażowania mieszkańców, różne podmioty, tak, pozarządowe mogą się ubiegać o środki w województwie śląskim i czy nasze organizacje wiodą tutaj prym, czy wręcz przeciwnie? Nasze miasto bardzo aktywnie ubiega się o środki. Jesteśmy takim przykładem dobrych praktyk, gdzie te wnioski są bardzo dobrze napisane, są jakościowe, dają wymierne efekty, są prawidłowo rozliczane. W związku z tym tu jesteśmy naprawdę na wysokim poziomie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Mówiła pani też podczas którejś z rozmów, że władze województwa mają szereg propozycji dla młodzieży, seniorów, też specjalnie dla kobiet. Rozumiem, że to jest jakaś istotna część, tak? Jest to bardzo istotna część, ponieważ wszystkie programy, czyli program Śląskie dla Młodych, Śląskie dla Seniorów, Śląskie dla Kobiet, wymyślił, będąc 5 lat temu na stanowisku, ówczesny pan marszałek Wojciech Saługa. W związku z tym teraz przymierzamy się do reorganizacji tych wszystkich działań, do przeglądnięcia tego, czym się zajmowały, czym mogą się zajmować. Jesteśmy już widoczni na wszystkich piknikach rodzinnych, edukacyjnych, również w naszych instytucjach. Przy każdej okazji jest stanowisko, na którym się można dowiedzieć o zniżkach, o ulgach, a także o różnych badaniach, które przysługują bezpłatnie, bo są to badania profilaktyczne. No rozumiem. Jeżeli mówimy o obecności, to pani też jest obecna nie tylko podczas uroczystości w różnych miejscach regionu, ale też w Bielsku-Białej, tak? No i w naszym regionie. Dlaczego to tak dla pani istotne? Jest to bardzo ważny czas dla mnie, ponieważ teraz mogę lepiej słuchać mieszkańców, co jest dla mnie istotne, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebują, bo czasami jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy, tylko trzeba rozmawiać i słuchać przede wszystkim potrzeb. Myślę, że jest to także okazja do spotykania się z różnymi twórcami, którzy zasługują na docenienie. Zajmowała się pani ochroną środowiska też w takim szerszym zakresie. I widzi pani, jeżeli mówimy też o potrzebach mieszkańców, no to przydałoby się zapobiec powodziom między innymi, ale zarząd województwa ma tutaj dość ograniczony, tak, wpływ na tego typu... Tak, od czasu reformy niestety albo stety województwom odebrano kompetencje w zakresie gospodarowania wodami. Te kompetencje przejęły Wody Polskie, w związku z tym tu tylko możemy ich wspierać w działaniach, natomiast kompetencje z zakresu klęsk żywiołowych ma wojewoda, w związku z tym jesteśmy cały czas i na łączach, i do dyspozycji pana wojewody. Dobrze, jak pani wspomina pracę w Bielskim Ratuszu i co uważa pani za swój taki największy sukces, ewentualnie sukces? Bardzo tęsknię za tą pracą. Bo porażki to już słyszeliśmy, tak? Tak. To chyba spalarnia. Tak, to był wspaniały czas, wspaniali ludzie. Cieszę się, że nadal mamy kontakt, że teraz właśnie możemy pokazać, jak wartościowa jest współpraca. Ponieważ umówmy się, nasze działania się wszystkie splatają, jak przystało na miasto splotów. Dlatego wystarczy czasami jeden telefon i wszystko staje się prostsze pomaga i fajniejsze. Bardzo pomaga, tak. W dodatku Bielski Urząd charakteryzuje się najlepszymi pracownikami, najbardziej merytorycznymi i zawsze mogę na nich liczyć, za co im bardzo dziękuję. To serce rośnie, no. Oby tak było rzeczywiście.
A pani jest teraz obecna w całym województwie. Śledzę pani profil facebookowy. Przywdziewa pani stroje biegacza, stroje regionalne. Jest pani taką przedstawicielką, reprezentantką władz województwa, ale chyba takie samo reprezentowanie nie wyczerpuje pani ambicji, jak sądzę. Ale jest ważne, tak? Myślę, że jest ważne, ponieważ pokazuje to, że my nie tylko jako województwo wspieramy na przykład finansowo wiele przedsięwzięć, ale też jesteśmy w nich obecni, żeby to było takie prawdziwe i żeby ci ludzie też wiedzieli, że my jesteśmy i chcemy aktywnie włączać się w to, co robią, że chcemy się lepiej zapoznawać z ich przedsięwzięciami. Są to czasami drobne inicjatywy, które dla społeczności lokalnej są tak istotne, że ta obecność i po prostu bycie z nimi razem sprawia, że mają chęci i dalej to ich motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Tak, tylko o ile widzę, to reprezentowanie województwa podczas tych uroczystości odbywa się w weekendy, a codziennie to jest taka praca, tak, za biurkiem i spotkania. Tak, samorząd pozostaje samorządem, więc kwestie papierologii również trzeba rozwiązywać na bieżąco. Natomiast myślę, że ta praca daje mi bardzo dużo satysfakcji. Nie narzekam, choć rzeczywiście tych obowiązków jest teraz dużo, dużo więcej, ale otaczam się tak wspaniałymi ludźmi, którzy mi dają energię do tego działania. Z pozostałymi członkami zarządu województwa dobrze się pani współpracuje? Tak, bardzo dobrze. Ogólnie lubię współpracować z mężczyznami, w związku z tym na zarządzie spotykamy się w konkretnym celu i myślę, że nasza współpraca naprawdę wygląda dobrze. Czy możemy mówić o takim początku błyskotliwej, wielkiej kariery politycznej w pani przypadku? Moją miłością jest samorząd, w związku z tym tu kierunkuję swoje działania i staram się wykonywać je jak najlepiej. Została mi powierzona misja, bardzo trudna i wymagająca, zamierzam jej podołać, więc proszę trzymać kciuki. Trzymamy kciuki. Także dla dobra naszego regionu. No i czekamy na konkrety. Bardzo pani serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Bielszczan i Bielszczanki. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.